Dobry wieczór, witam wszystkich. Dzisiaj remis. Zapunktowaliśmy, chcieliśmy wygrać. Pierwsza połowa niedobra w naszym wykonaniu. Widzieliśmy trochę ostrożny, gdzie tam jest logiczne w tych naszych realiach. Warta też w tej pierwszej połowie nie było jakichś wielkich zagrożeń, ani jedną, ani drugą stronę. Też nasza słabsza gra w ataku, może jeden strzał oddany. W drugiej połowie to co chcieliśmy zagrać w pierwszej, było widocznie. Przyjęliśmy inicjatywę, zagraliśmy bardziej odważnie. Mieliśmy kilka okazji do strzelania bramek. Ta inicjatywa była widoczna, ale brakowało takiej klarownej okazji, której mogliśmy o wiele lepiej przygotować te nerwy, które są w nas wszystkich, żeby wygrać ten mecz, żeby się jak najszybciej przybliżyć w tym wszystkim, co się dzieje wyżej. Nam się nie udało. Warta też pod koniec miała swoje okazje, ale szczęśliwie się obroniliśmy. Też widać jakieś chęć u tych zawodników. Ostatnie dwie akcje też mieliśmy z kontrą, tam prawie trzech albo czterech zawodników wyszło do przodu, a mieliśmy siłę, żeby ten mecz wygrać. Chęć była, ale nam zabrakło dobrego zakończenia. Także ten remis z aktualnym liderem na pewno dla nas jest pozytywny, ale przede wszystkim to, co chcieliśmy dzisiaj, było to, że zneutralizować Rybickiego, co nam się udało. Bardzo dobrze to zrobił Przemek Stolc. Zmusiliśmy Wartę atakować tą gorszą stroną, lewą stroną, co nam się momentami udawało, i Warta nie była aż tak groźna jak w poprzednich meczach. Także ten punkt jest dla nas pozytywny, ale wiemy, że musimy zagrać 90 dobrych minut, a nie tylko jedną połowę. To nam się zdarza ostatnio z Zadomą Pole, że jedna połowa dobra, potem jeszcze druga gorsza. Musimy złapać tą równowagę w grze, bo tylko ta równowaga da nam więcej punktów i więcej stabilizacji. Dziękuję bardzo. Poproszę pytania. Panie trenerze, dlaczego nie dokonał pan żadnej zmiany? Bo to jest, nie musi być zmiana, bo tak mówią, że ludzie mówią, że zmiany nie wykonaliśmy, bo widzieliśmy, że sposób, jaki obroniliśmy, zawsze ten nowy zawodnik, który wchodzi, może tą organizację obronną lekko zaburzyć. Nikt nie zgłasza też zmęczenia. Widzieliśmy, że wszyscy są zdrowi, wszyscy są skoncentrowani, co pokazała ostatnia akcja, gdzie pięciu zawodników poszło do przodu i chciało tą bramkę strzelić. Także tych zmian nie wykonaliśmy z tego, żebyśmy to, co mieliśmy, tą organizację w obronie dobrą, nie zmienić, nic więcej. Trochę się baliśmy, że trener Warty wprowadza trzech nowych zawodników, że nam może braknąć, może nie siły, ale tempa na przykład, żeby ich dogonić. No tak, ale mówię, wracając do tego, że jeżeli zespół wykona w 92, bodajże w 3 minucie dwa takie sprinty, jedno, co możemy mieć uwagę, to jest na zakończenie, sposób zakończenia, ale niestety tak się skończyło, ale chęci i siły były, także nie było tak, że byliśmy, że nie wychodziliśmy z tymi atakami. Brakowało tylko tych momentach utrzymania się przy piłce, było nerwowości, ale mówię, szkoda, że się tak się nie skończyło, może ta bramka naszą stronę. Kolejny dobry mecz w Głogowie, a na trybunach coraz mniej ludzi. Jak pan to skomentuje? No niestety, może dzisiaj za zimno, też mi nie wychodzi z domu. Nawet jakby był jakiś lepszy zespół, także szczerze mówiąc, jeszcze na Polsacie to leciało, także ta godzina taka idealna na herbatę, na ciasto, może na piwko, kto wieciało, także na pewno drugą stronę tych żartów trzeba być w tym wszystkim skuteczniejszy, trzeba tą grę przekształcić na punkty, co jest ważne, ale ten zespół, no tak. Tak się wszystko powodzi, jak się powodzi, nie mogę mieć do nich pretensji, tylko tą pierwszą połowę, którą po prostu musimy wyjść lepiej. I to jest to, co nam tak brakuje w tej naszej grze. Po prostu, żeby tak tam widzieliśmy ten mecz z Sandecją Nowy Sącz, no, wychodzimy na pierwszą połowę, już druga, już lepsza, i tak to cały czas działa. To jest już problem w głowach i trzeba to. Na tym trzeba mocno pracować. Tak akurat mamy teraz przerwę 2 tygodnie i jest szansa, żeby złapać trochę spokoju, żeby popracować, i mamy 3 takie finały u siebie, które na pewno dużo wyklarują. Gramy u siebie, mamy swoje boisko, także na pewno chcemy to wykorzystać. To też ważny taki sygnał dla zawodników, bo skoro jest mecz z liderem i tego meczu nie przegrywamy,
gramy przez większą część czasu jak równy z równym, to dowodzi tego, że tą drużynę stać naprawdę na dobrą piłkę. Tak, no tak, mamy taki okres tych wszystkich meczach, jak się to analizuje, może na dwóch meczach rywal był lepszy i był, a przeważał, a w tych innych meczach graliśmy równi, jak równy z równym i nie było widać żadnych wielkich różnic, tylko po prostu trzeba, tylko to jest, wiem, że to tak brzmi dziwnie w tej piłce i zawsze, że wszyscy jesteśmy ukierunkowani na ten wynik, ale jak jest taka przebudowa, jaka jest, ten proces dla nas szkoleniowców jest normalny, dla ludzi jest i co rozumiem, ciężkie do akceptowania, ale naprawdę robimy wszystko, żeby to naprawić. Chłopaki się starają i na pewno te walki nie zabraknie, także na pewno nie prosimy nic. To ostatnie pytanie, bo nie mieliśmy dotąd powodu, żeby narzekać na bramkarzy. Nawet jak tracili bramki, to po takich piłkarzy właściwie trudno było ich za cokolwiek winić. Natomiast dzisiaj ewidentnie bramkarz wybronił nam mecz. Po raz pierwszy tak naprawdę szczęście i umiejętności, wszystko mu sprzyjało. Brawo. Brawo za uwagę. No, mieliśmy taki mecz, bodajże z Jastrzębiem, gdzie bramkarz obronił im mecz. Dzisiaj to jest, było po naszej stronie, szkoda, że nie wygrani, ale mówię, to jest liga, to jest ten proces, to są te mecze, gdzie po prostu każdy będzie miał swoją szansę, żeby się wykazać. Dzisiaj akurat miał bardzo dobrze, a reszta zespołu też mu w tym wszystkim pomagała bardzo dobrze, no ale pracujemy, nic więcej. Witam Państwa serdecznie. Mimo braku bramek, myślę, że mecz fazami mógł się podobać, bo były takie momenty w przekroju 90 minut, gdzie inicjatywę przejął mój zespół. W drugiej połowie od 46 minuty bodajże do 60, może 5, 70 minuty zespół Chrobrego opanował troszeczkę środek pola i on przejął inicjatywę, natomiast zdecydowanie końcówka należała już do naszego zespołu i szkoda, że nie wykorzystaliśmy jednej z tych sytuacji, które stworzyliśmy sobie pod koniec meczu. Mówię tutaj o sytuacji Gracjana oraz Aleksa Ławniczaka, bo wtedy byśmy byli w pełni zadowoleni. Natomiast 0-0, szanujemy ten punkt, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdżamy do zespołu, który dzisiaj postawi wszystko na jedną szalę i będzie wszelkimi siłami starał się wygrać to spotkanie. Pracujemy teraz nad przygotowaniem się do meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Przed nami troszeczkę przerwy. Myślę, że wykorzystamy ją na tyle mocno, czy na tyle skutecznie, że w meczu z Sosnowcem będziemy cieszyć się ze zwycięstwa. Artur Dębowiec, Telewizja Master. Czy zawodnicy mocno przecierali oczy, że tak powiem, ze zdziwienia, że żadna z tych piłek, które były kierowane w tych trzech sytuacjach podbramkowych, No na pewno były to sytuacje, które teraz na chłodno możemy przeanalizować, że powinny się skończyć bramką. Natomiast ja tutaj podkreślę kunszt bramkarza Szumnika, który dobrym ustawieniem czy dobrym refleksem się wykazał, bo były sytuacje z tych, które należy strzelić. Nie udało się dzisiaj. Dla nas to sygnał, że w dalszym ciągu trzeba pracować nad skutecznością i tyle. W sporcie nie można przydzielać punktów ani zwycięstw tylko dlatego, że ktoś jest wyżej albo niżej w tabeli, ale mecz pierwszej i ostatniej drużyny, przedostatniej drużyny w tabeli, a jednak jest remis. To znaczy, że ta liga jest tak wyrównana, tak mocna, tak słaba? No myślę, że tutaj decyduje czasami o zwycięstwie dyspozycja dnia, czy podejście, czy wejście w mecz. Zgodzę się w 100% tutaj z Panem, że tak, ta liga jest nieprzewidywalna, ta liga jest taka, że pierwszy zespół może wygrać, ostatni zespół może wygrać z pierwszym w tabeli. My zawsze, przyjeżdżając do przeciwnika, czy podejmując przeciwnika, my nigdy nie patrzymy, z jakiego miejsca przyjeżdża przeciwnik, czy my jedziemy. My staramy się dobrze wejść w mecz i staramy się dobrze zagrać na wymiarę swoich możliwości. Dzisiaj okazało się, że wynik jest remisowy, ale to też świadczy o tym, że zespół Iwana postawił trudne nam warunki i tak jak wcześniej go analizowaliśmy i tak jak dzisiaj mieliśmy naocznie możliwość zobaczenia, zagrał dobre spotkanie i utrudnił nam na tyle, że nie zdobyliśmy bramki.